Donald Tusk aktywnie działa w mediach społecznościowych. Jego publikacje w dużej mierze dotyczą spraw politycznych i społecznych, jednak czasem premier sięga po odrobinę dystansu. Tym razem postanowił zaskoczyć swoich obserwatorów. Zdjęcie niemal natychmiast obiegło internet. Donald Tusk z polityką związał się jeszcze na studiach, kiedy to w trakcie wydarzeń sierpniowych w 1980 roku stał się jednym z autorów apelu na rzecz powołania Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich. Od tamtego momentu nieustannie piął się po szczeblach kariery. Znany z wieloletniej aktywności politycznej, coraz częściej daje się poznać z innej strony. Na swoich profilach w mediach społecznościowych premier nie tylko dzieli się przemyśleniami na tematy bieżące, ale również pokazuje fragmenty swojego życia prywatnego. Co ciekawe, Tusk nie stroni od żartów, nawet tych na swój temat, z Tuskiem zapozowała. Wiewiórka, ostatnio Donald Tusk podzielił się z obserwatorami kadrem z wypoczynku w ogrodzie. Do powstania zdjęcia przyczyniła się niespodziewana wizyta wiewiórki, która zapozowała w duecie z premierem. On sam podszedł do sytuacji z dystansem, pogadaliśmy jak Ruda z Rudym, napisał, w nawiązaniu do określenia wykorzystywanego wobec niego w przestrzeni publicznej. W komentarzach zawrzało. W komentarzach pod zamieszczonym na portalu X zdjęciem pojawiło się sporo pochlebnych komentarzy, które doceniają dystans premiera. Uwielbiam pana poczucie humoru i dystans, wyczuła dobrego człowieka, super. Czytamy. Jednak w świecie polityki nie brakuje kontrowersji i nie da się ukryć, że odezwały się również negatywne głosy. Przeciwnicy Tuska wykorzystali element żartu jako pretekst do wyrażenia swojego niezadowolenia, a także wyliczenia niespełnionych obietnic wyborczych.